Dzisiaj chciałam przedstawić Państwu kolejny egzotyczny owoc. Nazywa się on po chińsku jołcy albo wentan. Po angielsku pomelo, a po polsku też albo pomelo, albo pomarańcza olbrzymia. Kształt ma taki trochę gruszkowaty, a skórka jej przypomina właśnie skórkę pomarańczy albo grejpfruta. Po przekrojeniu widać, że skórka jest bardzo gruba i bardzo miękka. A w środku jest miąższ taki jak miąższ grejpfruta lub pomarańczy. Kolorem przypomina bardziej grejpfruta, a smakiem chyba bardziej pomarańcz. W każdym razie przekrajanie tak na pół to nie jest dobry pomysł. Tak się nie obiera tego owocu. Pokażę Państwu, jak go obrać poprawnie. Ponieważ wygląda jak gruszka, więc odkrawamy górną część, tak żeby nie doszło do miąższu. I teraz przekrajamy w kilku miejscach dookoła. Ale tylko przez tą miękką skórkę przekrajamy. I obieramy. Teraz zdejmujemy skórkę. I mamy obrany owoc. I mamy też skórkę. Co się robi ze skórką najpierw? Aniu, chodź tutaj. Ze skórki robi się dziecku czapeczkę. Proszę. Czapeczkę zdejmujemy czy zostawiasz? Zostawiam. Okej, no to idź się bawić. A teraz tu jeszcze widzimy, że jest jeszcze trochę miąższu, więc możemy go usunąć, obrać. Po czym rozdzielamy owoc. Rozdzielamy go na cząstki. Cząstki pomelo tak wyglądają. Przy czym trzeba spojrzeć, że nie jemy tutaj tych twardych skórek, tych twardych błon, a tylko środkowy miąższ, który dość łatwo odchodzi. Nie jest tak słodki jak pomarańcz, ale też nie jest tak kwaśny jak grejpfrut. Jest bardzo soczysta i cała nasza rodzina bardzo lubi ten owoc. Niestety jest on dostępny głównie późnym latem, wczesną jesienią. Na pewno trzeba go zjeść na tak zwane święto środka jesieni. Czuń się. Dziękuję bardzo i życzę smacznego.